Hej, witajcie, z tej strony ja z kanału Na Tropie Przyrody. Dzisiaj przygotowałem dla Was taki luźny filmik, w którym też sobie powiemy parę informacji na temat kanału i innych rzeczy. Na początku przejdziemy do takiego standardowego przeglądu, co tam u moich pająków. Oczywiście nic się tutaj u pająków nie zmieniło, poza tym, że miałem na jeden dzień krzyżaka w tym oto pojemniku, ale wypuściłem go, bo pomyślałem, że po prostu on po prostu nie chciał budować sieci, tak jak zresztą zawsze było u mnie z krzyżakami, dlatego wypuściłem go, no bo nie chciałem go męczyć. Dobra, włączyłem sobie tutaj światło. I najpierw przejdźmy do kątnika, ponieważ nie wiem, czy to zaraz będziecie widzieć. Kurczę. Tutaj sobie siedzi kątnik. I niestety chyba nie wiem, bo ja mam ogólnie nowy telefon i nie wiem, czy tutaj się da zrobić takiego fokusa. Czy już tutaj jest taki automatyczny fokus. Dobra, w każdym razie widzicie tutaj kątniczka. To on bardzo urósł, bo w lince jeszcze nie było aż takiej różnicy, chociaż też było, ale teraz jest naprawdę potężny. Tak go pokażę. Dobra, jak go zostawimy, zamkniemy go. Chociaż raczej kątnik by nie wyszedł, ale tak dla pewności bym go było tak postawię. Teraz przejdźmy do skakunu. Dobra. Tutaj są skakun. Skakun jest jeden. No fajny skakunek. Sobie łazi. Pokażę wam go może tak. Nie chcę go dręczyć. Kurczę, gdzie on jest? Aha, tu jest. Dobra. Zobaczcie, widzieliście skok? One ogólnie jadły jakieś 3-4 dni temu. Także jutro albo dzisiaj je będę karmił. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się jeszcze uda. Ale na razie to nie mam za bardzo pokarmu, więc myślę, że jutro odbędzie się karmienie. Niestety nie będzie nagrane, bo nie będę nagrywał karmień skakuna, bo niestety, ale jest to bez sensu. Ponieważ no skakun, moje skakuny jedzą dopiero po jakimś czasie, więc no, nie. Dobra, patrzcie, niestety chyba nie otworzę pojemnika, bo patrzcie jak wygląda sytuacja u drugiego skakuna i chyba, nie wiem co to oznacza, ale patrzcie, tutaj jest taka jakby, taka norka, to czarne takie i tam jest bardzo dużo sieci, bardzo dużo sieci. A ten skakun zmienia kryjówkę co jakiś czas, ale tam jest naprawdę gęsta sieć. Możliwe, że to jest samica i że tam albo jest złożony, albo będzie złożony ten kokon. Także ja tam będę chciał jeszcze zajrzeć, ale to może poza odcinkiem, bo akurat nie wiem jak to zrobić. Bo jeżeli to będzie kokon, to ona będzie chciała go bronić, chociaż i tak nic mi nie zrobi pewnie. Tylko po prostu będzie ciężko, bo ona może wyskoczyć podczas tego. Ja mogę jej popsuć kryjówkę też przez to. Nie będzie chciała już tam mieszkać, a to jest taka fajna kryjóweczka. Dobra, jeszcze przejdźmy sobie do jednej rzeczy, tylko zgaszę sobie lampkę. O. Dobra, czyli tego, że jest nowy pająk ogólnie. Jeszcze nie ma go w mojej hodowli, chyba będzie. Ale na tym balkonie znalazłem nowego pajączka. Nie wiem, co to jest. Będziecie mogli mi to napisać w komentarzu, jeżeli sam do tego nie dojdę. No, więc ja wezmę słoiczek też. I właśnie taki na razie parę dziurek jest, żeby po prostu go tutaj przechować. Może zrobimy sobie jeszcze wystrój w tym odcinku. Oczywiście zrobimy taki wystrój leśny, ponieważ no nie wiem, co to jest za pająk. I nie wiem, co on lubi, ale oczywiście jak wyczytam o nim, no to mu zmienię wystrój. Jeżeli nie będzie pasował, ja położę słoik tu i idę na balkon. Patrzcie, mamy jeszcze bonus. Krzyżak się tutaj nam zasiedlił. Taki bonusik. No,
A nie chodziło mi oczywiście o krzyżaka. Krzyżak to nie jest nic specjalnego. Oj, wyszedł. Ale jest ładny, naprawdę. Patrzcie, tu jest taka uschnięta borówka. Borówki są tutaj uschnięte. Tutaj, o, może widzicie już jego takie łapki. Tutaj się dosłownie znajduje właśnie ten pajączek. Ja go nie, no nie mogę po prostu wyostrzyć, więc ja go złapię może. Mam nadzieję, że mi się uda. Wtedy wam go pokażę. Słuchajcie, jesteśmy już w domku, ponieważ udało mi się. I on mi wygląda na jakiegoś takiego kwiatniko podobnego. Albo jakiś gatunek krzyżaczka. Ja, kurczę, jakbym mógł wyostrzyć, to bym wam go pokazał, bo ja go nie, tak od góry, to on ma takie paski jakieś na odwłoku. Taki duży odwłok, jakby był z rodziny krzyżakowatych, bo myślę, że może tak być. Albo jeszcze z rodziny nasosznikowatych. Nie pamiętam, jak ona się nazywała, taka rodzina, co w niej jest czarna wdowa, bo bardzo wygląda podobnie do nasosznika tręcia, czyli też takiego, taką jakby czarną wdówkę fałszywą. No to dobra, no to ja wam otworzę słoik, może pokażę. Dobra, pająk sobie siedzi tam na dole. Nie wiem, czy wy go widzicie. Że pokażę wam go. No tu też nie. O, dobra. Widzicie? Przez tą szparkę, tak? O. Taki, wygląda jak taki krzyżak troszkę. Dobra, ja go przełożę, może zrobimy mu jakiś fajny wystrój. Więc no dobra. Dobra, przygotowałem już mu taki pojemnik. Nie, tu nie. Tu jest taki wsypana ziemia, taka coś a la torf. I taką ściółkę zrobiłem. Tutaj mam jakieś gałązki, jakieś kamyczki, ale to mniejsza to... Może w sumie użyjemy sobie tego. Chociaż nie wiem. To bym wolał zostawić gdzieś indziej. No to nie wiem, zobaczymy. Tutaj właśnie wsadzimy sobie jakieś małe pieńki i korę i takie tam, żeby zrobić mu... W sumie ja bym wsadził tutaj najbardziej, to ja bym mu wsadził takiego krzaczka tutaj jakiegoś. Żeby wiecie. Bo ja go znalazłem na tym krzewie takim. Więc może jakby mi się udało, to bym jakiś krzaczek mu załatwił. Czekajcie. Dobra, załatwiłem taki krzaczek. W sensie tu mam takie dwa gałązki. Je sobie gdzieś wbijemy. Może by się my, żeby trochę więcej tej ziemi wsypać. Bo nie wiem, czy to mi się tu zanurzy. Spróbujemy. Spróbujemy, spróbujemy. Dobra, ja mu tu urządziłem, patrzcie. Tu ma taki krzaczek, tu ma drugi krzaczek, tu ma taki kawałek kory i kamyczka ma jeszcze. Myślę, że on sobie zrobi tutaj sieć na tym krzaczku. No, ale to może sobie, to jest tak, są takie walory estetyczne już. Jednak tutaj tak trochę mu tego dałem. No zobaczcie, no tutaj dałem trochę tej ziemi, żeby tutaj włożyć to. No dobrze, już tutaj jeszcze nam zostały takie rzeczy, ale to już jest... Może tutaj będę trzymał te wszystkie rzeczy do robienia tych całych terrarii. I tak za tydzień pewnie niestety już będę musiał rozwiązać tą hodowlę. Ale jeszcze póki co, to co będę mógł jeszcze mieć, no to będę miał. Dobra, zobaczcie, tak. Kurczę, nie mogę wyostrzyć. Jak się dowiem, jak to wyostrzyć, to będę pokazywał. Ciekawy pająk. Zobaczcie tu. Tu ma taki duży odwłok. I takie nogi długie, cienkie. Jak taka czarna wdowa. Albo chyba, że to jest jakiś młody nasosznik tręć. No, nie wiem, bo taki ma dziwny odwłok. Dobra, zaraz go wpuszczę, to zobaczycie go. Dobra, męczyłem się z nim parę minut. Kurczę, no nie mogę wyostrzyć. Nie, no nie wierzę w to. Tam sobie siedzi ten pajączek. No ja bym go tak wam dobrze pokazał, ale ja nie wiem, jak wyostrzyć. Tutaj to wszystko, nie wiem. Tam widzicie, na dole sobie siedzi. Pokazać wam. Boże, w ogóle się nie chce wyostrzyć. Patrzcie, tu. O, widzieliście? O!
teraz się nam pokazał. Jakbym mógł wyostrzyć to, ale byście go teraz zaczęli. Tu sobie siedzi. Kurczę, no nie, no w następnym odcinku go zobaczycie z bliska. Ja nie wiem, jeszcze co to jest za pająk. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i do usłyszenia. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście łapka w górę. Dzisiaj bez ankiety. Sorry za przerwę, ale teraz będziemy się rzadziej pojawiać filmy. No dobra, no to kończę. Cześć.